Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z gry Cyberpunk 2077. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek oczywiście, możesz też napisać komentarz. No a my jesteśmy chwilę po rozmowie z Johnnym Silverhandem i Takemurą, jeśli dobrze pamiętam. No i teraz mamy zadzwonić do Judy. Jeśli się nie mylę, to telefon był pod T, dokładnie. Więc dzwońmy. Cześć. No hej. Myślałam, że nie żyjesz. Nie ty jedna. Przez jakiś czas sam tak myślałem. Nie do końca wam wyszedł ten skok, co? Szukam Evelyn. Nie mam ochoty o niej gadać. Wiesz, gdzie jest? Powiedziałam ci. Nie mam ochoty rozmawiać na ten temat. Nie mam innych tropów poza tobą, Judy. Ja muszę ją znaleźć. Wiem, że możesz mi pomóc. Kto powiedział, że chce ci pomóc? Spotkajmy się, okej? Jesteś teraz w klubie Mox? No dobra. Spotkaj się z Judy. Jedźmy w takim razie. Ile tam mamy? 500 metrów, to na szczęście nie jest daleko. To nie mogłem pojechać tamtą drogą? Lizzie's Bar, okej. Okay. O, auta latające, kurde, patrzcie. Ej, w ogóle właśnie, nie? 2077 rok, a ja muszę jeździć samochodem po tym. Po ziemi, nie? Zamiast jechać, kurde. Spójrz. On kurwa tu siedział ze mną, czy jak? Kim mam walkę? Hej. Już cię tu widziałam, co? Nie zapominam twarzy. Bar jest teraz zamknięty. Przykro mi, stary. Jak się broń wyciąga? Co jest, kurwa? O, dobra. Czemu nie mam broni, tylko kurwa katanę jakąś zjebaną? Co jest z tą grą? Gdzie są moje kurwa przedmioty? W sensie pistolety. The fuck? Gdzie on kurwa się podział? No nie jest kurwa dobrze! Wypierdalać ode mnie kurwa. Czemu w ogóle nie mam broni? To też jest zajebiste pytanie. Pierdolnijmy se HPK. Pół biedy, że mi się, wiecie, zwiększył ten, nie? Ale czemu ja nie mam w ogóle żadnych pistoletów? 107, 106. Kto jeszcze chce wpierdol?
Okej. Hej Watson, można się już się dostać, więc pamiętaj o tych walkach, okej, okay, serio szkoda byłoby. Dobra, dobra, spokojnie. Co mnie walnęło? A no teraz to auto, to wiem. Chcę pogadać z Judy. Jest u siebie? Mhm. Schodami na dół. Dam znać Judy, że idziesz. Tylko bez krzywych akcji, tak? Co tam, okruszku? Czekaj, powiedz jeszcze raz. Co chcesz, żebyśmy zrobiły? Przekonajcie go albo załatwcie, ja po prostu chcę wrócić do mojego pokoju. Alfons cię wyrzucił z mieszkania, tak? Wiecie, co mi się zajebiście podoba? Ta minimapa w prawym górnym rogu, to jest tak pięknie zrobione. Judy znowu robi sceny. Dokąd? Tutaj nie ma nic ciekawego. Daj mu spokój, to znajomy Judy. Znajomy Judy, który kurwa okrada klub. Zbiera wszystko, co się da. Nie podsyła mi tu każdej słaniającej się dziwki. Co ja mam z nimi robić? Zresztą zajmij się swoim gościem. No hej. Suzy, nie skończyłyśmy rozmawiać. Skończyłyśmy. Nie poddajesz się łatwo, co? Nie mamy o czym gadać. Wydawało mi się, że dałam to do zrozumienia. O co wam poszło? W tym pieprzonym mieście każdy żyje we własnej bańce. Albo sobie radzisz, albo staczasz się w bagno, z którego nie ma już powrotu. Ta Suzy wygląda na kogoś, kto wie, czego chce. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby rozmawiać o hierarchii w Moksach. Szukam Evelyn. Gdzie ją znajdę? To dla mnie bardzo ważne. Na co? Chcesz na nią zwalić winę za zjebany skok? Co innego mogę. Chcę ją zapytać, dla kogo pracowała. I to wszystko? To wszystko. Jeżeli się martwisz, że coś jej grozi z mojej strony, to niepotrzebnie. Okej. Okej. Evelyn jest lalką. Pracowała kiedyś w chmurach. Na moim biurku leży papierośnica z adresem. Jak spotkasz Evelyn, to jej oddaj. Mega blok. Nie za ciekawy adres. Już nic więcej nie możemy pogadać, tak wiesz, bardziej... Zaczekaj! O, jednak. Daj mi znać, co u niej słychać, okej? Okej, zadzwonię. Dzięki, Vi. Dziękuję. No dobra. Lalka, z jakiegoś powodu wcale mnie to nie dziwi. Jesteś engramem zanikającej jaźni, mało co powinno cię dziwić. Dobra, jedziemy do tych chmur? Jasne. Mamy inny wybór. Klub jest zamknięty. Czemu się tu kręcisz? Bo kurna mogę. Nie chodzi o żadną Evelyn, tylko cię wzięło na braindance'y Judy. Dobrze kręcą, co? Mówią na mnie Mr. Hans. Jeżeli będziesz szukać zleceń w Pacyfice, dzwonisz do mnie. Jestem Vi. A gdzie jakiś miło cię poznać? Bardzo miło cię poznać. Jak będziesz mieć jakiś interes, to dzwoń. Fajnie FPS-y spierdoliły, tak szczerze mówiąc. W tej dzielnicy.
Daleko to jest w ogóle, bo nie zwróciłem 650 metrów jeszcze, dobra. Udaje się do mega bloku H8, do mlalek, okej. Oj. A, kurde, o Jezu, znowu ktoś dzwoni. Wi, dawno się nie widzieliśmy. Wakako Okada, pani na Włościach w Westbrook. Podjedź do mnie w wolnej chwili, mamy do rozliczenia zlecenia za Sandrę Dorset. Dobrze sobie wtedy poradziliście, ty i ten twój przyjaciel. Do zobaczenia. Okej. Jakaś darmowa kasiorka. Długo czekać bywa mnie cierpliwo. No spoczko, spoczko. Słyszałem, że zrobiłeś wczoraj promocję. Zbiłeś cenę o połowę? Sprzedałem prawie dwa razy tyle jednostek, co zwykle. Czyli... Nie zabijaj! Mam gdzie? Kurde, jest jakiś skrót z przyciskiem, żeby schować broń? No, szantażowali, to zajebałem, nie? Cyk, winda. Twój orgazm to pewnie będzie jedyna rzecz, jaką tu osiągniemy. Albo dostaniesz kulkę w łeb. Skąd te przewidywania? Laska od Braidensów coś ukrywa. A budynek jest kontrolowany przez Tiger Claws. Widziałem co najmniej dwóch. To nie przypadek. Tiger Claws są powiązani z Arasaką. To jest zastanawiające. Każde korpo ma w mieście swoich bandytów od grzebania tam, gdzie kołnierzyk by się pobrudził. To cię dziwi? Nie, nie to. Jeśli Evelyn próbowała... No to sobie pogadałem z nim. Okej. To mi się akurat podoba, że mogę sobie poczekać. I nie muszę jakiś tam robić przewijań itp. Cześć. Witaj w chmurach. Wiemy, czego szukasz. Podepniesz się do terminala? Jak to działa? Funkcjami motorycznymi lalki steruje algorytm przetwarzający twój profil i doznania w czasie rzeczywistym. Chip behawioralny blokuje także pamięć krótkotrwałą lalki. Czyli nie zostanie żaden ślad po tym spotkaniu? Jeśli powiem, że tak, uznasz, że wizyta u nas nie ma sensu. Jeśli powiem, że nie, uznasz, że wizyta jest niebezpieczna. Zgaduję, że nie jest ani niebezpieczna, ani bez sensu. Dokładnie tak. I rzadko okazuje się tym, czego się spodziewasz. Teraz mnie zaciekawiłaś. Skąd wiesz, po co przyszedłem? Dom lalek zawsze wie. Znajdujemy to, co ukryte. Dostajesz to, czego potrzebujesz. Czasem dużo więcej, nigdy mniej. Szukam Evelyn Parker. Pracuje tutaj? Moment, sprawdzę. Evelyn nie jest w tej chwili dostępna. Muszę się z nią zobaczyć. Zaufaj algorytmowi. Dobierzemy lalkę, która cię zachwyci. Lalka może dowolnie zmieniać kolor włosów i oczu, więc będzie wyglądała tak, jak lubisz. Ja chcę z nią tylko porozmawiać. Hej, nie ma co się namyślać. Lalka porozmawia z tobą o czym tylko zechcesz. Podepnij się, proszę. Niczego się nie dowiesz od tej plastikowej gęby.
Jak chcesz wiedzieć, co masz w żarciu, to nie pytaj kelnera, tylko zajrzyj do kuchni. Czyli? Czyli wchodzisz jako klient. I stąpaj uważnie. Już widać, że nabrali wody w usta. Nie ściągnij na siebie podejrzeń. No dobra, zróbmy to. Spotkanie może pójść w nieoczekiwaną stronę, ale nie rezygnuj pochopnie, bo możesz stracić coś niepowtarzalnego. Jeśli uznasz, że nie jesteś gotowy na to, co się wydarzy, możesz przerwać sesję. Wybierz hasło bezpieczeństwa. Samuraj. Zapisane. Teraz chwila cierpliwości. Zczytujemy twój profil. Za chwilę zobaczysz lalki, które są z tobą kompatybilne. No i co? Mam wybrać? Dwa dopasowania. No, to ciekawe. Normalnie jest inaczej? A co to znaczy normalnie? Najwyraźniej jesteś wyjątkową osobą i masz bardzo szczególny gust. Dom sprosta i temu. Angel? Czy raczej Sky? Wolę się spotkać ze Sky. Sky. Też bym ją wybrała. Wnieś opłatę i za chwilę znajdziesz się w chmurach. Proszę bardzo. Opłata zeszła z konta. Jeśli chcesz się zrelaksować, to całe piętro jest do twojej dyspozycji. Sky czeka na ciebie w kabinie 9. Możesz się odłączyć. To już wszystko? W chmurach obowiązuje zakaz posiadania broni. Złóż w depozycie wszystko, co masz. Tylko dwie dziwki się podjęły. Marnie. Spierdalaj. Dziękuję. Życzę miłego pobytu. Wyjątkowa z ciebie osoba. Ja jestem Sky, a ty się nazywasz Vincent. No. Po prostu Vi. Nie lubię, kiedy obcy używają mojego imienia. Jasne. Widzę, że to będzie ciekawa rozmowa. A zatem Vi. Widzę, że umierasz. Skąd wiesz, że umieram? Czuję twoje przerażenie. Tego lęku nie da się pomylić z żadnym innym. Obchodzi cię to? Dlaczego? Bo słyszę wołanie o pomoc. Rozejrzyj się. To ty ukształtowałeś to miejsce. Widzę coś w głębi labiryntu luster. To projekcja twojego umysłu. Sesja psychoanalizy w burdelu? Nie chcę cię leczyć. Nie potrafię tego. Jestem tu po to, żeby spełnić twoje ukryte pragnienie. O, myślę, że nie dasz rady. Szukam kogoś. Evelyn Parker pracowała tu. Znasz ją? Wiesz, gdzie jest? Wiem, że potrzebujesz odpowiedzi. Ale nie tych, o których myślisz. Możesz mówić jaśniej? Znalezienie Evelyn Parker wcale nie jest dla ciebie najważniejsze. Czuję to. Tak jak czuję twój lęk. Możesz mi odpowiedzieć na pytanie, gdzie znajdę Evelyn Parker? Wiesz o niej cokolwiek, kiedy tu była ostatnio? Dlaczego menadżerka mówi, że Evelyn tu nie pracuje? Evelyn ma swoją historię. Wiem, że jest też częścią twojej. W końcu ją znajdziesz. Zawsze dopinasz swego. Dom lalek obiecuje spełnić najskrytsze marzenia.
Muszę przyznać, że nie tego się spodziewałem. W chmurach znajdziesz to, czego potrzebujesz. Nie to, czego chcesz. To dwie różne rzeczy. No to czego potrzebuję? Pogódź się z tym, co się stało. Umarłeś. Czas ruszyć naprzód. Pogodzić się? Równie dobrze mógłbym położyć się tutaj i już nie wstać. Po prostu się poddać. Do tego mnie namawiasz? Boisz się, ponieważ straciłeś z oczu cel. Kiedyś chciałeś być najlepszy. Co się stało z tym pragnieniem? Zostać legendą. Nadal tego chcę. Ale dotarło do mnie, że mogę już nie zdążyć. Teraz wystarczy mi, że zostawię po sobie jakiś ślad. Zamiast marzeń śnisz koszmary. Boisz się, że zostaniesz wymazany? Czy boisz się zostać kimś innym? Pewnie zostanę w pamięci tych, którzy mnie znali. Może będę cichym głosem w głowie obcego człowieka. Nie postrzegasz śmierci jako destrukcji, ale jako zmianę. To nastawienie może uratować ci życie. Myślę, że po prostu się boję. Wyobraźnia podpowiada rozwiązania, które ukoją lęk przed pustką. Już raz jej doświadczyłem. Strach jest najskuteczniejszą bronią życia przeciw śmierci. No i co teraz? A teraz dowiesz się, co masz zrobić. Ty mi to powiesz? Tak. Nigdy się nie wycofywałeś, więc nie cofniesz się również teraz. Dobrze wiesz, że w tym mieście można zginąć, zamawiając taksówkę. Nigdy cię to nie powstrzymywało przed działaniem. I nie powstrzyma i tym razem. Nie wiem, czy dam radę. Tyle wokół się dzieje. Wszystko podlega ciągłej zmianie. Również ty. Świat jest ciągłym stawaniem się, a ty możesz na niego wpływać. Nie oglądaj się za siebie. Jeśli musisz zabijać, to zabijaj. Jeśli musisz podpalić świat, to niech płonie. Dziękuję. Nie chcę mi się wstawać. Wszystko ma swój koniec. Samuraj. Co jest? Wywaliło mnie z sesji? Chcę porozmawiać. Porozmawiać. Właśnie użyłeś hamulca awaryjnego. Coś poszło nie tak? Ostatnio sporo rzeczy dzieje się w mojej głowie, ale to było coś nowego, odświeżającego. Dom spełnia swoje obietnice. Rozumiem, czemu ludzie tu wracają, ale nie po to tutaj przyszedłem. Powiedz mi, co wiesz o Evelyn Parker? Nic nie wiem. Tu każdy ma swoją kabinę i swoje problemy. Swój mały świat. A ty wlazłeś do mojego. I chcesz go teraz urządzać po swojemu? Nie sądzę. Musisz mi pomóc. Proszę. Chcę się tylko dowiedzieć, gdzie jest. Nic jej nie grozi z mojej strony. Słuchaj, to nie jest najstabilniejsza praca na świecie. Jednego dnia tu jesteś, drugiego cię nie ma. Nic nadzwyczajnego się tutaj ostatnio nie wydarzyło? Dobra. Słyszałam, że jej klient odwalił jakiś lewy numer. Nic więcej nie wiem. Takie rzeczy zdarzają się tutaj częściej, niż ktokolwiek chciałby przyznać. Ta twoja Evelyn miała wspólne tematy z Tomem. Godzinami chrzanili od rzeczy. Jego pytaj. Akcja z klientem? Co się stało? Doszło do jakiejś burdy, ściągnęli ochronę, a potem wyciszyli sprawę. Nikt nie drążył tematu.
Tutaj nie należy za dużo wiedzieć i za dużo słyszeć, rozumiesz? Gdzie doszło do tego wypadku? W jej kabinie. Przecież mówiłam, że była z klientem. Numer kabiny? 11. Kabina jest teraz zajęta? Nie sądzę. Chyba jest ciągle nieczynna. Muszę się dostać do tej kabiny. Po co się tam pchasz? To moja sprawa. Możesz ją otworzyć czy nie? Mogę, ale nie pokazuj się więcej w mojej. Gadaj z Tomem. Tom? Kto to jest? Lalka taka jak ja. A co myślałeś, że gwiazda filmowa? Gdzie go znajdę? Strefa VIP, kabina 2. Chyba. Dzięki. Jednak potrafisz być pomocna. Okej. Mamy wejść do kabiny Evelyn, ale tu jest kamera. A. Nie pogadam z nim. Co to znaczy, że nie mogę wejść? Jestem tu co tydzień. Nie ma pan wstępu do strefy VIP. Mam. Nie, nie ma. A jak mogę zmienić w dzienniku? Proszę to wyjaśnić z menadżerem. Sam wyjaśnij, jak to mało. Wiesz, kim ja jestem? Ten kretyn nie rozumie, że mam prawo tam wejść. Z tego, co widzę, członkostwo... Zajrzyjmy. Ślady krwi. Niedużo jej. Rana raczej nie była śmiertelna. Byłoby dobrze, jakbym mógł to zamknąć. Widzisz to? Nic tu nie ma. No właśnie. A powinno być. Port, do którego podpina się lalka. Wymontowali go? Ciekawe czemu. Jak mogę sprawdzić nagranie z kamery? No proszę. Prądem ją poraziło. No, więc to jednak nie klientowi puściły hamulce. Nieźle jej odwaliło. Co to mogło być? Atak cyberprzychodzy? Może ktoś się włamał zdalnie, jakiś netrunner? Dziwne. No dobra. W takim razie do strefy VIP. Nie byłoby żadnego pierdolenia, że boli. Przecież to jest hologram. Na drugie piętro zapraszamy tylko klientów VIP. Ciach.
Brak autoryzacji. Nie, 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 bo nie mam. Okej. BD 1C 55 1C BD 1C BD 1C A, muszę zacząć od 1C? Serio? A 9 BD. Dobra. No nie pierdol, że w ten sposób zdobyłem to co myślę. Chyba nie, ale tu chyba będę mógł dalej przejść. Dobra, będziemy kończyć ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i widzimy się w kolejnym odcineczku z Cyberpunka 2077. Zapraszam oczywiście też na Facebooka, Instagrama, Discorda, TikToka, no i Twitcha, gdzie są streamy. Linki oczywiście w opisie. No i też jest tam reflink do Cyberpunka na Epic Games, jakby ktoś chciał kupić. To dzięki temu przy zakupie gry mnie wspiera, a teraz nie dość, że jest promocja na gierkę, to jeszcze można zdobyć kuponik 40 zł, który jeszcze obniży cenę gry. Miłego popołudnia, trzymaj się, cześć!